musimy sobie wyjaśnić kilka rzeczy. Naprawdę masz ze mną na pięku. Zostawiłeś bardzo śmierdzące skarpety po tym, jak wróciliśmy z wakacji. Trzeba to wszystko posprzątać. A daj mi spokój, przecież teraz jestem bardzo zajęty. A dzieciaki, bardzo was proszę, wy się musicie ciągle kłócić. Dajcie mi moment spokoju. Halo, Klaudia Wróblewska. Tak. Aha, ze szkoły? Aha, musi pani od nas w domu odwiedzić? Od matematyki? Ale czy Hania ma jakieś problemy z matematyką? Myślałam, że jest dobra. No dobrze. Co tutaj chce od nas pani od matematyki ze szkoły Hani? Myślałam, że Hania ma same dobre oceny. Hej mamo, cześć, już wróciłam ze szkoły. Dzisiaj był taki męczący dzień w szkole, naprawdę muszę odpocząć. Pani od matematyki znowu chciała, żebym została po lekcjach i robiła dodatkowe zadania, ale przecież to nie fair, miałam zadanie domowe i wszystko inne. Ach, u państwa, pani Wróblewska jest bardzo przyjemna, a ta mała, no jest przesłodka, naprawdę. Zostaw mnie w spokoju, no ja chcę zejść na dół. Nie jestem już małym dzieckiem, chcę na dół. O Rety, co pani tutaj robi? Mamo, dlaczego wpuściłaś matematyczkę do nas do domu? Ja też nie wiem i chcę już iść do pokoju, bo już mam tej pani dość. Śmierdzi ona z tęchlizną, fuj. Mamo, dlaczego wpuściłaś tą kobietę do nas do domu? Co ona tutaj od nas chce? Kochanie, to jest bardzo nieserdeczne. To jest twoja pani nauczycielka ze szkoły. Jak możesz ją tak przywitać? Mamo, ale przecież to jest ta pani, o której ci mówiłam. Ona się na mnie wzięła. Co ona tu robi? Aha, Haniu, chciałam troszeczkę z tobą tutaj zakopać topór wojenny. Przyszłam, może udzielić ci troszkę korepetycji, żebyś podniosła się w matematyce. No, od razu podciągniesz się w nauce. Ja podciągnę w nauce, ale przecież dobrze sobie radzę z matematyką, o co chodzi? Ale Haniu, jeśli pani nauczycielka uważa, że mała pomoc jest ci potrzebna, to trzeba ją przyjąć. Kochanie, nie zachowuj się tak. Mamo, no nie wierz jej. Ale proszę cię, Haniu, zachowuj się. Ale Haniu, moja droga, moja ulubiona uczennica, przecież zakopmy ten topór wojenny. Wiem, że źle zaczęłyśmy, ale mamy jeszcze szansę to wszystko naprawić. No, jeszcze jest szansa. No i oczywiście podciągniesz się w nauce. Ale mi w nauce idzie przecież całkiem nieźle, nie potrzebuję jako repetycji. Mamo, co ona tutaj robi? To jest naprawdę podejrzane. Weź ją wyrzuć od nas z domu. Haniu, bardzo cię proszę, mamy tutaj gościa. Pani przyszła z wizytą, także zachowuj się proszę uprzejmie. Właśnie. Zresztą chciałabym się z tobą, Haniu, lepiej porozumiewać, dlatego przyszłam tutaj załagodzić cały ten spór bezsensowny zupełnie. Tu u ciebie w domu zostałam tak ciepło przyjęta. Mam nadzieję, że i nam uda się poprawić tą naszą relację. Coś mi się nie chce wierzyć, żeby ona chciała zejść na jakąś drogę porozumienia, ale to wszystko naprawdę strasznie śmierdzi. Ja nie rozumiem, co ona tutaj znowu robi. No dobrze, tu jest pokój Hani, proszę się rozgościć. Ja nie będę już dłużej przeszkadzać, bo macie pewnie wiele do zrobienia. Tak, tak, oczywiście. Dziękuję, pani Wróblewska. Ach, widzę, że ta nauczycielka naprawdę bardzo się stara. Nie rozumiem, o co chodzi Hani. Mam nadzieję, że jednak się jakoś dogadają. No dobrze, no to skoro chce pani przejść faktycznie na jakąś drogę porozumienia, no to czym będziemy się dzisiaj zajmować? Przecież ja zadanie zrobiłam. Drogę porozumienia? Żadnej drogi porozumienia nie będzie. Ty sobie myślisz, że ja tak sobie łatwo odpuszczę? Co to zrobiłaś mnie i mojej siostrze? To nie do pomyślenia. Powinnaś dawno wylecieć ze szkoły. Przepraszam, czy może chciałybyście coś do picia? Zapomniałam spytać. A może herbatkę? Albo właściwie może nie. Może Hania będzie chciała się czegoś napić? Co, Haneczko? No, masz na coś ochotę? Nie, nie chcę nic do picia. Ja herbatką bym nie pogardziła, ale proszę się nie kłopotać. No dobrze, ja chciałam tylko spytać. Już nie będę przeszkadzać. No to powodzenia w nauce. No to żeby to było jasne, poinformowałam już dyrektora, że jesteś najgorszą nauczycielką i masz najgorsze wyniki w całej klasie, także powinnaś wylecieć ze szkoły. O tak, myślę, że z panem Maxem będziemy w tym zgodni. Przeczuwałam, że to jakiś podstęp i że wcale nie chce się pani ze mną pogodzić. Nigdy! Jest pani najgorszą nauczycielką, jaką widział świat. Proszę natychmiast opuścić mój pokój i wyjść z naszego domu. Nie chcę tu pani. Ho, chyba ustaliłam z twoją mamą, że będziemy udzielać ci tylko repetycji. Z twoją mamą dogadujemy się fantastycznie, także myślę, że nie masz zbyt dużej siły przebicia, także proszę, spokój mi. Ej, co tutaj tak krzyczycie? Co tutaj się dzieje? A to kto to niby ma być? Co to jest za mały knepek? To musi być chyba brat tej Hani. Wynochami stąd jesteśmy zajęte. Ej, ja tutaj należę do rodziny, jestem bratem Hani. Dlaczego mnie pani wygania? Kim pani w ogóle jest? O co chodzi? Julian, co ty robisz tutaj u Hani? Bardzo proszę, nie przeszkadzaj im, tutaj odbywają się korepetycje. Proszę wybaczyć mojemu synowi. Julian, no dalej, proszę cię, nie przeszkadzaj swojej siostrze w nauce, no. Ach, nie szkodzi, nie szkodzi. Może mały się jeszcze czegoś nauczy i będzie miał potem świetne wyniki w nauce, jak jego siostra. Na pewno z tego skorzysta. No, nie ma sprawy. Potem będzie największym prymusem w całej szkole, no przecież na tym nam zależy, nauczycielom, prawda? Mamo, proszę cię, wyrzuć tą panią z naszego domu. Ona naprawdę kłamała. Mówiłam ci, że to podstęp. Mówiła mi, że wyrzuci mnie ze szkoły. Ale kochanie, no przecież to jest bardzo nieserdeczne to, co mówisz. Proszę, skupcie się na nauce, co? Właśnie, pani Wróblewska, tak, właśnie próbujemy. Jednak z Hanią nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale myślę, że sobie poradzę. Bardzo pani dziękuję za pomoc. Wracamy już chyba do nauki. Ależ, Haniu, dlaczego tak się zachowujesz? Przecież to jest dla twojego własnego dobra. Myślę, że się w końcu dogadacie, prawda, Haniu? Ale mamo, ona przecież cały czas kłamie. Dopiero co mówiła, że wyrzuci mnie ze szkoły, mamo. No, to zostałyśmy wreszcie same. Także możesz być pewna, że wylecisz z tej szkoły szybciej niż się zorientujesz już. Ja o to zadbam. A najlepszym uczniem w szkole zostanie Rysiek, bo sobie na to bardzo dobrze zasłużył.
Słucham, przecież ja jestem najlepszą uczennicą i ja sobie na to zasłużyłam. Proszę wynosić się z mojego domu. Moja mama na pewno uwierzy w końcu mi, a nie pani. Przykro mi, pani Wróblewska, chyba będę musiała już pójść. I niech pani nie kłamie w żywe oczy. Słyszy pani, to już chyba jest beznadziejny przypadek. Bardzo mi przykro, próbowałam, jak mogłam. W nauce będzie musiała pomóc sobie w takim razie sama, albo będą musieli zrobić to państwo. Haniu, no ale dlaczego tak się zachowujesz? Pani poświęciła swój własny czas. Mamo, nie wierz jej! W czym mam nie wierzyć? Bardzo cię proszę, zachowuj się wreszcie. Ja naprawdę będę już szła, szkoda mojego czasu. Proszę zatem zająć się córką, żeby przestała się tak zachowywać. Mamo, naprawdę, uwierz mi, ona nie chciała się ze mną pogodzić ani załagodzić żadnego sporu. Przyszła tutaj znowu po to, żeby mnie gnębić, jakby w szkole jej nie starczało. No dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za tą wizytę. Mam nadzieję, że Hania podciągnie się w nauce sama, no bo ja już chyba nie mam czego tutaj szukać. Dziękuję, pani Wróblewska. Hania, naprawdę, ja ciebie nie poznaję. Ale mamo, uwierz mi. No co się z tobą dzieje, Hania? Mamo, naprawdę, słuchaj, przyszła tutaj po to, żeby powiedzieć mi, że wylecę ze szkoły i że Dorysiak będzie najlepszym uczniem zamiast mnie. Hej, hej, rodzinko, wróciłem do domu. A co pani tutaj robi? No, do widzenia, pani Wróblewska i Haneczko. Och, pan Wróblewski, dzień dobry, miałam tutaj pilną sprawę, ale już chyba wszystko załatwiłam. No, nie ma nadziei, do widzenia. Ale kto ją tutaj wpuścił? No przecież to jest ta kobieta, o której ci mówiłem. Klaudia, wynocha z mojego domu. Czy znowu pani chciała coś od mojej córki? Naprawdę, mam już pani podziurki w nosie. Martin, tobie też o coś chodzi? No co tu się dzieje? Naprawdę niemożliwe. No co ona tutaj robi? Słuchajcie, wyjaśnijcie mi, o co tutaj chodzi. No mama, przecież ci mówiłam. Dzięki, tato, wreszcie przyszedłeś z ratunkiem. Słuchaj, kochanie, to jest ta kobieta, o której ci mówiłam. Ona się cały czas znęca nad naszą córką. To totalny mobbing, no. Jak ostatnio byłem w szkole, żeby to wyjaśnić, to mnie stamtąd wyrzuciła, no. Co? Wyrzuciła cię ze szkoły? No mówię ci. Ale jak ona tak mogła? Przecież jesteś ojcem uczennicy. Widzisz, mama, mówiłam ci, nawet tata miał z nią doświadczenie, no. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja się z nią policzę, no, zróbcie miejsce. Ale Haniu, trzeba było mi to wcześniej opowiedzieć, ja nic nie wiedziałam, nie miałam świadomości. Gdybym wiedziała to wcześniej, to w ogóle nie wpuściłabym jej do naszego domu, przecież to jasne. No, bardzo mi przykro w takim razie.